gra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu, licz się tylko czy ta gra. Kolejos, ktoś wygra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu, licz się tylko czy ta gra. Kto dziś wygra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to kolejny 49. odcinek mojej kariery Lechem Poznań w FM-ie 2016 i dzisiaj prawdziwy hit na sam początek, mecz pierwszej z drugą drużyną Ekstraklasy, Legia Warszawa kontra Lech Poznań, święta wojna, derby Polski, tak więc tutaj naprawdę będzie co zobaczyć już na samym początku dzisiejszego odcinka, no ale oczywiście zanim to nastąpi, przed nami prezentacja tego, co działo się pomiędzy poszczególnymi odcinkami, czyli tym i odcinkiem numer 48. Tak więc jak pamiętacie, doskonale rozpoczęliśmy sezon po przerwie zimowej od dwóch efektownych zwycięstw 4-0 nad Koroną Kielce, gole Ryczkowskiego, gol także Aziza Tetecha i Dylana Bambuniego. W takim samym stosunku bramkowym ograliśmy Zawiszę Bydgoszcz, tam hat-trickiem popisał się Dawid Kownacki, gola dołożył również Kuba Wrześniak, no i później jeszcze 1-0 na stadionie we Wrocławiu pokonaliśmy Śląsk Wrocław, tam również gola zdobył Dawid Kownacki. Później miało miejsce jeszcze jedno, czwarte zwycięstwo, a w zasadzie już piąte zwycięstwo z rzędu w Ekstraklasie ograliśmy na wyjeździe w bardzo ważnym dla nas spotkaniu ówczesnego lidera ligowej tabeli drużynę Jagiellonii Białystok. Gole dla gospodarzy zdobywali Jan Holscheid i Mikael. Dla nas dwukrotnie trafił rezerwowy Isma Lopez, piłkarz, który grał tutaj w miejsce Adama Ryczkowskiego, który z kolei nie mógł z powodów regulaminowych zagrać w tym meczu, ponieważ no oczywiście jak wiadomo jego karta zawodnicza należy do właśnie Jagiellonii, stamtąd jest wypożyczony, no i oczywiście Jagiellonia, oczywiście jest zapis taki w kontrakcie tego zawodnika, że w meczu z Jagiellonią zagrać po prostu nie może. Zatem jego zmiennik Isma Lopez dwie bramki w tym spotkaniu, gola dołożył również tutaj Darko Jeftić i wygraliśmy 3-2, wynik został ustalony na początku drugiej połowy, bo w 47 minucie gola na 3-2 właśnie zdobył Isma Lopez, potem już nic się nie zmieniło i wyjechaliśmy z Białegostoku z 3 punktami, a co więcej dzięki temu meczowi, dzięki temu zwycięstwu 3-2 mamy lepszy bilans bezpośrednich spotkań właśnie z drużyną z Podlasia. Później niestety przykra wpadka z Ruchem Chorzów na stadionie przy ulicy Cichej. Przegraliśmy 0-2, dwa trafienia Mateusza Zachary. Później tylko remis u siebie z Piastem Gliwice, gol Adama Buksy w 25 minucie meczu. Później wyjazd do Krakowa i zwycięstwo 2-1, gole Adama Buksy i Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak już powoli zaczął frustrować się brakiem występu w pierwszym zespole, ponieważ no ostatnio w znakomitej formie był Dawid Kownacki, rzeczywiście strzelał jak na zawołanie nasz wychowanek, no i tutaj oczywiście Kamil Jóźwiak, piłkarz, który również jest naszym wychowankiem, no i co więcej również jest młodzieżowym reprezentantem Polski, ponieważ on tutaj jest w drużynie do lat 21, co za chwilkę wam tutaj zaprezentuję, chyba że jest już po prostu za stary, a nie, przepraszam bardzo, ale jeszcze niedawno występował właśnie w tej drużynie, póki nie skończył 22 lat, to oczywiście był tutaj podstawowym zawodnikiem drużyny młodzieżowej, tutaj oczywiście widzicie wielu innych zawodników Lecha w młodzieżówce polskiej, m.in. Paweł Kaczmarek, Artur Owczarek, Michał Gancarczyk, Robert Gumny, Przemysław Owczarek, to są wszystko zawodnicy Lecha Poznań, oczywiście są wypożyczeni do innych klubów, natomiast no oczywiście są naszymi wychowankami, no i w przyszłości wielu z tych zawodników będziemy mieli wielką pociechę. Spójrzmy, Przemysław Owczarek, znakomity potencjał, tutaj również Gancarczyk, Robert Gumny, on jest wypożyczony tutaj do zespołu Krakowi bodajże, również znakomity potencjał tego młodego 18-letniego zawodnika, również tutaj Paweł Kaczmarek wypożyczony do Zawiszy, również potencjał, no kto wie, może nawet 5 gwiazdek, tak więc no wielu mamy takich utalentowanych młodych zawodników, którzy tutaj świadczą o sile naszej polskiej młodzieżówki, natomiast tak jak już mówiłem, w naszej dorosłej reprezentacji gra dwóch piłkarzy Lecha, są to Krystian Karbowski i Dawid Kownacki, no obaj tutaj widzicie nawet widnieją w pierwszym składzie właśnie naszej młodzieżowej, naszej, przepraszam, dorosłej reprezentacji, a co więcej Bartek Kapustka, który już od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Lecha, również jest tutaj powoływany przez trenera Adama Nawałkę do pierwszej kadry narodowej Polski. Tak więc wracając oczywiście do poprzedniej myśli, Kamil Jóźwiak tutaj zdobył gola zwycięskiego w meczu z Krakowią, później jeszcze bezbramkowy remis z Gdańską Lechiem przed własną publicznością, no i dzisiaj oczywiście w dzisiejszym odcinku zobaczymy trzy ostatnie mecze sezonu zasadniczego w Ekstraklasie.
Najpierw Legia, lider ligowej tabeli, później mój były pracodawca, czyli Termalika Brugbetniezieca, no a wszystko to zakończymy 30. serią spotkań i meczem na własnym stadionie z Wisłą Płock. Jeszcze oczywiście zobaczymy sobie tutaj ligową tabelę, bo te różnice w czołówce są absolutnie minimalne. Tutaj Legia Warszawa ma 54 punkty, jedno oczko więcej niż my i Jagiellonia Białystok, tutaj już Miedź Legnica z większą stratą, ponieważ zespół z Legnicy do nas traci już 5 punktów, do lidera 6, dalej jest Śląsk, Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk i Piast Gliwice. No i na chwilę obecną to jest oczywiście pierwsza ósemka, dalej są Krakowia, Pogoń, Termalika dopiero na miejscu 11, a w strefie spadkowej tutaj na razie są Zagłębie, które tylko 20 punktów grało w tym sezonie, i Wisła Płock oraz Zawisza Bydgoszcz. Te dwie drużyny również mają po 27 punktów. No walka o tutaj utrzymanie będzie również pasjonująca. Myślę nie tylko ta o Mistrzostwo Polskie, ale również o utrzymanie, ponieważ no widzicie, że no Zagłębie jest już w bardzo trudnej sytuacji, no ale również takie zespoły jak Wisła Płock, jak z Zawisza, Górnik Łęczna, Korona, Termalika, czy nawet Pogoń, myślę nie mogą być jeszcze zbyt pewne utrzymania, tak więc na pewno jeszcze troszkę poczekamy, zanim się to wszystko rozstrzygnie. No a teraz już przechodzimy do meczu przeciwko Legii. Spójrzmy, oczywiście tutaj nie ma kompletu na Pepsi Arenie, no ale 20, prawie 9 tysięcy widzów dzisiaj zgromadzi się na stadionie w stolicy, żeby zobaczyć nasz pojedynek z podopiecznymi Piotra Stokowca, którzy no dzięki swojej ostatnio naprawdę bardzo dobrej grze zostali liderami Ekstraklasy, no i wyprzedzają nas o jeden jedyny punkt. Natomiast teraz zerknijmy sobie, jakim składem wybiegniemy sobie na to spotkanie. Dylan Bambu, ten piłkarz niestety jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek, wraca po kontuzji Junior Otto, wraca także Kacper Wojdak do pierwszego składu, ponieważ tutaj oczywiście Bambu nie jest rzecz jasna zawieszony. No a tutaj Marcin Kamiński, niestety bardzo ostatnio straciłem zaufanie do tego wychowanka naszego klubu. Spójrzmy tutaj, ostatnie mecze naprawdę fatalne w jego wykonaniu. 6-1 z Krakowią, 6-3 z Piastem. Wcześniej również nie błyszczał, w ogóle rzadko grał, no i chyba troszeczkę zrobiłem błąd, że nie posłuchałem was i po prostu zbyt wiele szans dawałem Marcinowi Kamińskiemu. No myślę, że on już po tym sezonie nie będzie reprezentował barw Lecha Poznań, ponieważ no w moim odczuciu jest po prostu piłkarzem za słabym, żeby tutaj oczywiście z wykorzystaniem tego zawodnika grać o tytuł mistrza kraju i występować również w europejskich pucharach. Tak więc Wojdak i Kekesz, to będzie dwójka środkowych obrońców, na lewej oczywiście Krystian Karbowski, Darko Jeftycz i Aziz Tetech, tutaj dwójka środkowych obrońców bez zmian. Kownacki, Ryczkowski to będą rzecz jasna skrzydłowi. No i Nathan, on tutaj w miejsce ostatnio często występującego na tej pozycji Rafaela Barbosy. No i Jakub Wrześniak wraca do pierwszego składu. On ostatnio również troszeczkę zawodził, zwłaszcza w tych meczach, które nie widzieliście. Tutaj spójrzmy, ostatnio ten zawodnik wystąpił w meczu ze Śląskiem. Tam już zagrał bardzo słabo. Później jeszcze nie zagrał o wiele lepiej w meczu z Jagiellonią. Z Ruchem zagrał, powiedzmy sobie, przeciętnie. Później w spotkaniach z Piastem i Lechią wchodził w końcówce z ławki rezerwowych, natomiast no, w meczu z Krakowem nawet z tej ławki nie wszedł. Tak więc tutaj no myślę, że jeszcze możemy wiązać duże nadzieje z tym 21-letnim napastnikiem. Teoretycznie rzecz ujmując, najlepszym piłkarzem w naszym zespole, tak więc najlepszym napastnikiem w naszym zespole, tak więc no tutaj Adam Buksa na razie musi zadowolić się rolą rezerwowego. Jak pamiętacie, sprzedaliśmy oczywiście innego z naszych środkowych napastników, którego mieliśmy w składzie, czyli oczywiście mowa tutaj o właśnie Piotrze Kurbielu. No i Piotrek Kurbiel tutaj gra w szwedzkim Malmö, jednak tutaj już doła zadebiutować w zespole szwedzkim, no ale na razie nie spisał się zbyt dobrze, 6,25 średnia ocena. Tak więc no, my oczywiście zarobiliśmy za piłkarza 8 milionów złotych, natomiast czy zespół Malmö zrobił dobry interes, to dopiero okaże się po pewnym czasie. Tak więc mamy już ustalony skład na to spotkanie, przechodzimy sobie do składu, no i zagramy może dzisiaj kontratakiem w meczu przeciwko, no teoretycznie myślę, że faworytowi tego meczu, czyli drużynie Legii Warszawa, drużynie, która naprawdę ostatnio spisuje się wręcz znakomicie i zasłużenie tutaj prowadzić w lidze. Tak było, moi drodzy, w zeszłym sezonie, kiedy to właśnie drużyna z Warszawy była naszym głównym konkurentem do tytułu mistrza kraju. Myślę, że w tym sezonie takich konkurentów będziemy mieć dwóch, ponieważ obok Legii również myślę, że Jagiellonia ma chrapkę na powtórzenie tego sukcesu sprzed kilku sezonów i również sięgnięcie po tytuł mistrza kraju. Tak więc oczywiście
Zobaczmy sobie jeszcze, jakim składem dzisiaj wystąpi drużyna Legii, ponieważ no, w drużynie z Warszawy występuje dalej wielu znakomitych zawodników, m.in. Mateusz Wieteska, to jest bardzo dobry środkowy obrońca jak na polskie warunki. Również bardzo podoba mi się tutaj, bardzo podobają mi się atrybuty Mateusza Żyry, są wręcz znakomite również jak na Polaka. No ale ten chłopak warty jest w tym momencie prawie 10 milionów złotych, tak więc będzie go bardzo ciężko wykupić z Legii po tym sezonie. Jest również Szymański, no próbkę swych umiejętności dał ten młody chłopak, kiedy jeszcze występował na wypożyczeniu w mojej Termalice Nieciecza. No jest oczywiście również Michał Żyro, jest Gabriel Torie, jest Hasan, no ma tutaj Legia kilku naprawdę fantastycznych piłkarzy, którzy mogą tutaj oczywiście nam dzisiaj bardzo zagrozić, no ale jesteśmy dobrej myśli, bo o ile sobie dobrze przypominam, to w zeszłym sezonie właśnie zwycięstwo w Warszawie tutaj sprawiło, że zaczęliśmy na poważnie myśleć o tytule Mistrza Polski, no i koniec końców po to mistrzostwo w zeszłych rozgrywkach sięgnęliśmy. Czy uda się ten sukces powtórzyć? No tak jak już mówiłem, oczywiście już odpadliśmy z i Ligi Europy i niestety również z Pucharu Polski, tak więc teoretycznie te rozgrywki ligowe to jest jedyne, co jeszcze tutaj możemy zdobyć. Oczywiście tu Mistrza Polski to jest jedyne, co możemy zdobyć. Rozpoczynamy, moi drodzy, bardzo ważne dla nas spotkanie w Warszawie. Pierwszy gwizdek arbitra oczywiście już za nami, no i czekamy, czy uda się tutaj utrzeć nosa Legii, objąć prowadzenie w tabeli, ponieważ w przypadku zwycięstwa tak to będzie się przedstawiało. Aziz Tetech, jest Darko Jeftich, jest Wrześniak, Kownacki, Galwan broni, ale to było pierwsza znakomita okazja, świetne podanie prostopadłe do Dawida Kownackiego, no i będący ostatnio w naprawdę wysokiej dyspozycji prawoskrzydłowy wychowanek naszej drużyny, no na razie nie wykorzystał świetnej okazji. Uwaga, teraz atakuje Legia, Torie, ale strata. Kownacki ładnie rozprowadził tę akcję do lewej strony. Jest Adam Ryczkowski. Ryczkowski do Karbowskiego, ładnie włączył się reprezentant Polski. Karbowski, no i co? Piłka ugrzęzła na linii bramkowej. Ależ to była świetna sytuacja. No gdzieś tam nie potrafił jej wepchnąć do siatki Dawid Kownacki. Miał drugą znakomitą okazję w krótkim odstępie czasu nasz skrzydłowy, no ale niestety nie potrafił tej świetnej sytuacji wykorzystać. No i uwaga, bo mamy kolejną akcję. Jest Nathan Ryczkowski zablokowany, jeszcze Tetech, jest Darko Jeftich, który potrafi znakomicie podać, jeszcze Wrześniak, Kownacki, no i znowu Galban broni, świetna trzecia okazja, no tutaj na razie jesteśmy absolutnie zespołem dominującym w tym spotkaniu. Jeszcze Jakub Wrześniak cofa się głęboko po tą piłkę, przed pole karne, Wrześniak teraz rozpoczyna tutaj marsz w kierunku bramki rywala, no ale niestety złe podanie wybijają tutaj legioniści. Junior Oto teraz zagrywa piłkę do Łukasza Skorupskiego, ten bardzo ładnie podaje do Tetecha, no ale gra nam tę akcję zdecydowała się zakończyć. No na razie naprawdę fajnie to wszystko wygląda, atakujemy bramkę zespołu gospodarza, no nie jesteśmy troszeczkę nieskuteczni w tych pierwszych fazach tego spotkania, natomiast no próbujemy atakować cały czas. Kownacki, kolejne długie podanie, Dapinio teraz przejęła Legia, piłka do Torie, ale znakomicie tutaj Junior Oto świetnie tutaj wygrał ten pojedynek główkowy z zawodnikiem Legii, jest Ryczkowski do Natana, ten ma sporo miejsca, zagrał świetną piłkę do Kownackiego, no i to jest kolejna niewykorzystana sytuacja, ależ mamy dzisiaj, moi drodzy, wielkiego pecha. No tutaj powiemy naszym zawodnikom, żeby żądamy od nich więcej, ponieważ no więcej mam na myśli oczywiście poprawy skuteczności, no bo rzeczywiście wszystko wygląda fantastycznie, tworzymy akcję pod bramką Galwana, no ale nie potrafimy wykorzystać tych naszych świetnych okazji. No może teraz Łukasz Skorupski od bramki do Wrześniaka, jest Jeftich, który ładnie przejął tę piłkę, Junior Oto, teraz gracz z Gabonu, daleko do Galwana, ten tutaj miał do piłki dużo bliżej aniżeli nasi piłkarze, no i Legia rozpoczyna swój atak, ale fatalnie teraz Wojdak, jest Szymański, no taki strzał rozpaczy, już dogoniali go nasi obrońcy, nie wiedział za bardzo co zrobić z piłką, ofensywny środkowy pomocnik Legii, no i to był ostatni akcent, to była ostatnia akcja w pierwszej połowie, no mamy tutaj dużą przewagę, cały czas powiemy naszym zawodnikom, że Legia zasłużyła na rewanż za to, co wydarzyło się poprzednio, czyli za to zwycięstwo na naszym stadionie 2-0 w poprzedniej rundzie, no i to naprawdę fajnie zmotywowało moich piłkarzy, mam nadzieję, że w drugich 45 minutach uda się w końcu, oprócz tworzenia sytuacji, również strzelać bramki, ponieważ no, tylko i wyłącznie tego w zasadzie brakuje w dzisiejszym meczu. Junior Oto, mamy okazję, jest Kownacki, Aziz Tetech, Ryczkowski, jaka decyzja arbitra, to jest jedenastka, faulowany Ryczkowski przez Czecha Jiżiego Silnego i będzie rzut karny. Kto podejdzie? Darko Jeftich, nasz środkowy pomocnik ze Szwajcarii, tutaj będzie miał szansę na zdobycie bramki. No i czy wykorzysta tę sytuację Jeftich? Ach, już myślałem, że Galwan
obroni, ale jednak pokonany tutaj argentyński, bądź też hiszpański, już nie pamiętam dokładnie, golkiper przez naszego środkowego pomocnika i Darko Jeftić daje nam prowadzenie 1-0. No tutaj stała się rzecz, na którą bardzo sobie tutaj zasłużyliśmy, czyli zdobyliśmy bramkę w meczu przeciwko warszawskiej Legii. Tak więc jeszcze Nemanja Nikolić i Miłosz Szczepański pojawili się na placu gry. No i uwaga, bo teraz właśnie on atakuje. Jest Gabriel Torje, dośrodkowanie Szymański, jeszcze wybity Żyro, wybita piłka, jeszcze Żyro próbował uderzać, jeszcze Torje, jeszcze okazja, uderzał Sabo, ale dobra interwencja Skorupskiego, strzał zza pola karnego. No tutaj Legia troszeczkę przycisnęła, jak widzieliście. My natomiast dokonamy sobie zmiany. Legia już wykorzystała limit zmian. Trzecia w zespole gospodarzy, w miejsce Wieteski, Kellinger na plac gry. My natomiast wprowadzimy Jóźwiaka za bardzo nieskutecznego dzisiaj, Dawida Kownackiego. No grał bardzo dobry mecz Dawid, no niestety nie wykorzystał kilku okazji i stąd taka niska jego ocena. Również Rafael Barbosa w miejsce Natana, który ma na koncie żółtą kartkę, tak więc również Brazylijczyk, który sporo się dzisiaj napracował i naprawdę kończy ten mecz z bardzo przyzwoitą oceną, opuści plac gry. W jego miejsce pojawi się Portugalczyk, który potrafi naprawdę błysnąć doskonałym podaniem. Zobaczymy, czy uda się w tym meczu mu to wykorzystać. Uwaga, jest Galvan, krótko do Kellingera, ten do Szczepańskiego, ale Tetek fantastycznie nabrał piłkę. Jakub Wrześniak, piłka do Barbosy, 2-0, ależ fantastyczne uderzenie tuż po wejściu z ławki rezerwowych. Gabriel Barbosa, dla którego to jest pierwszy gol w barwach Lecha, do tej pory tylko asystował, a teraz w końcu trafił do siatki. Fantastycznie wykończył tę akcję były zawodnik Sportingu Lizbona. No świetnie, świetnie, naprawdę popisał się atomowym uderzeniem zza pola karnego i z okolic pola karnego i piłka no nie miała prawa nie wpaść do siatki po tak fantastycznym uderzeniu Portugalczyka. Jeszcze mamy jedną zmianę, widzimy, że zmęczony już bardzo jest, no na przykład Junior Oto, ale nie mamy za bardzo za kogo zmienić, tak więc Darko Jeftić opuści plac gry. On dzisiaj zdobył bramkę, w jego miejsce Portugalczyk Luis Silva, który również po tym sezonie pożegna się z Lechem Poznań. Tak więc uwaga, bo jeszcze tutaj gra pokazuje nam jakąś sytuację. Darko Jeftić, Aziz Tetech, jeszcze Jeftić, jest Jóźwiak faulowany przed polem karnym, ale arbiter nie zareagował na ten, na to, że przewrócił się nasz prawoskrzydłowy. Teraz spokojnie Akoszy, Kekesz i Łukasz Skorupski. Bardzo pewnie tutaj Węgier gra. No tutaj ja nawet wpisałem klauzulę odejścia, ale o tym może powiem za chwilę, bo tutaj mieliśmy akcję, no ale piłka tutaj ostatnim razem dotknęła się od Adama Ryczkowskiego i opuściła plac gry. Zatem od bramki Legia rozpocznie tutaj. Mamy doliczony czas gry, 91 minuta, no i tutaj już prawdopodobnie losy tego meczu są rozstrzygnięte, ale poczekajmy, bo jeszcze mamy sytuację. Kamil Jóźwiak potrafi przyspieszyć, jest Krystian Karbowski, czy uda się jeszcze wbić Legii trzeciego gola, jest Junior Oto, no i troszkę zbyt mocne podanie do Jóźwiaka, szkoda, bo nie doszedł do tej piłki. Tutaj nasz prawoskrzydłowy, jeszcze Nemanja Nikolić, kapitalnie Kasper Wojdak. No tutaj oczywiście już doskonale wiecie, którego z tej dwójki środkowych obrońców, czy Kamiński, czy Wojdak, tutaj oczywiście wybrać, jeżeli chodzi o tutaj absencję mojej dwójki podstawowych środkowych obrońców, czyli Bambuni i Akosz Kekesz. Koniec, moi drodzy, tego meczu, zatem wygrywamy 2-0 na stadionie w Warszawie i absolutnie w pełni, tutaj rewanżujemy się Legii tutaj za tą porażkę u siebie, również 0-2. No i oczywiście takie zwycięstwo to fajna sprawa i wielki zastrzyk energii dla klubu. No byliśmy stroną przeważającą, nie da się ukryć, że w meczu z Legią naprawdę pokazaliśmy się ze świetnej strony i tym samym obejmujemy prowadzenie w ligowej tabeli, moi drodzy. Jesteśmy bez względu na rozstrzygnięcia w innych meczach na razie na miejscu pierwszym, tak więc nawet jeżeli Jagiellonia wygra, to i tak będzie miała tyle samo punktów co my, a tutaj oczywiście zasady mówią, że wyniki bezpośrednich spotkań są brane pod uwagę, tak więc mamy lepszy bilans bezpośrednich meczów z Jagiellonią i nawet w przypadku zwycięstwa drużyny ze stolicy Podlasia nad Górnikiem Łęczna, to my będziemy dalej liderem Ekstraklasy. Tak więc, moi drodzy, bardzo fajny początek dzisiejszego odcinka. Obejrzeliśmy zwycięstwo i to w Warszawie, i to na stadionie rywala z Legią 2-0, tak więc już serdecznie zapraszam na kolejny mecz, gdzie będziemy mieli okazję do kolejnego rewanżu, ponieważ zarówno z Legią, jak i z zespołem Termaliki, to za chwilkę wam tutaj przypomnę, również przegraliśmy u siebie. Tylko poczekajcie chwileczkę, poszukam gdzieś tego meczu, gdzieś on tutaj na pewno jest, tylko ja go po prostu gdzieś nie widzę.
Termalika to również zespół, który, o właśnie, to jest tutaj 56 minuta, Bilal Hamdi, to był mecz rozegrany 8 listopada poprzedniego roku, mecz, który przegraliśmy 0-1, tak więc znowu będzie szansa na rewanż, no i na spotkanie z moim byłym pracodawcą, czyli Termaliką, już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A zatem, moi drodzy, jesteśmy tuż przed kolejnym spotkaniem, przedostatnia kolejka, 29 w sezonie zasadniczym, wyjazd do Niesieczy na mecz z 11 w tabeli Termaliką, no i oczywiście przypominam, że po poprzedniej kolejce jesteśmy nowym liderem Ekstraklasy, mamy 56 punktów na koncie, Legia Warszawa jest na miejscu drugim, ma punktów 54, natomiast Jagiellonia koniec końców przegrała swoje spotkanie w kolejce 28, przegrała na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 0-2 i jest na miejscu trzecim, dalej oczywiście bez zmian Mieć Legnica, Śląsk Wrocław, finalista Pucharu Polski Ruch Chorzów, po raz trzeci tutaj zespół z Chorzowa, co za chwilkę wam pokażę, awansował do rozgrywki finałowej Pucharu Polski, gdzie zmierzy się z Zagłębiem Lubin. No i to ciekawe, Zagłębie również tutaj, może pokażę wam historię, o właśnie, również przecież 2 oraz 3 sezony temu wygrały te rozgrywki, natomiast Ruch, spójrzmy, trzeci raz z rzędu zagra w finale, tak więc, no oczywiście i Zagłębie, i Ruch, trzeba powiedzieć, mają patent na te rozgrywki, w poprzednim sezonie oczywiście udało mi się te rozgrywki wygrać, no niestety w tej kampanii już nie było tak dobrze, odpadliśmy dosyć w wczesnej fazie z Lechią Gdańsk, no i tutaj koniec końców to zespół Zagłębia i Ruchu zagrają w finale na Stadionie Narodowym. My natomiast skupmy się teraz na składzie, który wybrałem sobie na spotkanie przeciwko Termalice. Tutaj oczywiście niezbyt wiele zmian w porównaniu z poprzednim meczem przeciwko drużynie Legii Warszawa. Tutaj powrócił do składu Mbambuni. Również Zafane zajął miejsce na prawej obronie juniora Oto, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Oczywiście pozostali w składzie Kekesz, Karbowski, no i również cała reszta z wyjątkiem Rafaela Barbosy, który w pierwszym składzie zastąpił Natana. No i musicie przyznać, że Brazylijczyk tutaj, mimo że grał całkiem nieźle, no to jednak musi ustąpić miejsca znakomicie grającemu w poprzednim spotkaniu Portugalczykowi, który no tuż po wejściu z ławki trafił do siatki i ustalił wynik meczu na 2-0. Jeszcze zagramy sobie tutaj oczywiście mentalnością standardową. No i już przechodzimy do tego meczu. No rzecz jasna tutaj, no jest takich kilka podtekstów w tym spotkaniu, no bo jak pamiętacie, te właśnie 4 sezony spędziłem w roli menedżera Termaliki Niesiecza. Tam no nic wielkiego niestety nie ugrałem, no ale to była taka przepustka, taka rozgrzewka przed prowadzeniem Lecha Poznań, zespołu, z którym już mogę osiągać duże sukcesy. No i to oczywiście nowy trener zespołu Termaliki, czyli właśnie Marcin Wasilewski. No ma tutaj ze mną duży zatarg, za chwilkę wam to również pokażę. Tutaj proszę bardzo, nawet gdzieś tu będzie pisało, że nie darzymy się zbytnią sympatią. No nie, najgorsza opinia tutaj nie ma akurat, nie ma akurat byłego zawodnika właśnie Lecha między innymi, czy Leicester City, no ale koniec końców w mediach pojawiały się takie informacje, że gdzieś tam oczywiście ten zatarg między nami trwa, gdzieś na konferencji prasowej również takie pytania padły, natomiast ja specjalnie się tym nie przejmuję, nie chcę tutaj nakładać jakiejś niepotrzebnej presji na moich zawodników, no i myślę, że tutaj najlepiej było się od tego odciąć i skupić na meczu, którego to jak widzicie jesteśmy minimalnym faworytem jednak, tak więc no mam nadzieję, że uda się wygrać to spotkanie, no i już prawie, że zapewnić sobie pierwsze miejsce na koniec sezonu zasadniczego. No na pewno dzisiaj drużyna Termaliki tak łatwo się nie podda. Drużyna Termaliki, no w której w zasadzie już próżno szukać piłkarzy sprowadzonych przeze mnie, ponieważ z takowych pozostali tylko Bartek Kapustka, którego nie miałem okazji poprowadzić w Termalice, ponieważ kiedy Bartek przyszedł do klubu, ja odszedłem do Lecha Poznań. Również Bilal Hamdi i Karol Świderski, to jest trójka piłkarzy, których jeszcze ja sprowadzałem, cała tutaj pozostała reszta zawodników. To są piłkarze, którzy tutaj przyszli już za kadencji Marcina Wasilewskiego. Również tutaj kilku zawodników na ławce, których sprowadzałem, czyli Markowicz, Rodri, Konrad Handlik, Sheik Touré, tak więc no jeszcze kilku tych piłkarzy tutaj pozostało. Jak widać, ta kadra Termaliki wcale nie zmieniła się na tyle, aby tutaj w 2 sezony już wszyscy piłkarze, których sprowadzałem, odeszli do innych zespołów. Tak więc tutaj oczywiście ustawiamy sobie tradycyjnie na szybko instrukcje dotyczące naszych przeciwników, no i oczywiście mówimy to samo co przed meczem z Legią, czyli że drużyna Termaliki zasłużyła na rewanż za to, co wydarzyło się w poprzednim meczu między naszymi zespołami. Tylko 1500 widzów dzisiaj przyszło obejrzeć to spotkanie. No troszkę mnie to dziwi, ponieważ no stadion mieści tylko 4,5 tysiąca ludzi, a ponadto przecież przyjechał lider Ekstraklasy. Uwaga, bo mamy pierwszą akcję, Barbosa, Jeftić, Manone wypuszcza piłkę z rąk, było groźnie, jeszcze Jeftić, jeszcze przewraca się w polu karnym, piłkarz, który
otworzył wynik meczu z Legią, no ale tutaj arbiter nie zdecydował się użyć gwizdka. No i teraz w końcu to zrobił po faulu wychowanka Lyonu Mehdiego Zafane. No i czekamy tutaj, moi drodzy, na kolejną akcję. Mam nadzieję, że to będzie akcja pod bramką zespołu Termaliki, no bo tutaj właśnie gra z takimi zespołami jak Termalika, jak Ruch Chorzów, jak Zagłębia czasem sprawia mi duże problemy, powiem szczerze, większe niż mecze zespołami dużo wyżej tutaj notowanymi, tak jak na przykład Legia, z którą udało mi się już dwukrotnie w roli menedżera Lecha wygrać i to na wyjeździe. Zatem przenieśmy się może na kontratak, ponieważ to fajnie działało w meczu z Legią, powiem wam szczerze. No i uwaga, bo mamy akcję, Zafane, Kownacki, jeszcze Kownacki, jest Barbosa, jest bramka, tam troszeczkę niefortunnie interweniował Modelski, nabił w zasadzie Portugalczyka, no a ten w drugim meczu z rzędu zdobył swoją drugą bramkę w Ekstraklasie, tak więc naprawdę wielkie brawa dla naszego ofensywnego środkowego pomocnika, który naprawdę tutaj zaczyna imponować bardzo wysoką formą. Uwaga, teraz atakują gospodarze, Bartek Kapustka, Bondarenko, Hakan, jest Etrigi, teraz piłka do Konrada Hasiora, uwaga, akcja byłego piłkarza Legii, jeszcze Bilal Hamdi, świetnie Karbowski, czyściutko odbiera piłkę byłemu napastnikowi Legii Warszawa, obecnie zawodnikowi Termaliki, Konradowi Hasiorowi. No i koniec, moi drodzy, pierwszej połowy, słaby występ Kownackiego, na razie bardzo słabo Wrześniak i Ryczkowski, no tutaj nie wolno nam odpuszczać, tak może powiemy naszym zawodnikom, no ale tutaj no, zmotywowany jest Ryczkowski, skoncentrowany jest Wrześniak, tak więc tutaj no, może pochwalimy Rafaela Barbosę, jestem zadowolony z twojej postawy w dzisiejszym meczu, no tutaj zatem rozpoczynamy drugie 45 minut tego meczu, no jak na razie tutaj niestety mało tych akcji, no ale na szczęście prowadzimy 1-0, no i czekamy, moi drodzy, na kolejne akcje. Mam nadzieję, że druga bramka, którą ewentualnie udałoby nam się tutaj strzelić, dobiłaby już absolutnie drużynę Termaliki. Uwaga, teraz rzut rożny, jest niebezpiecznie, jest Konrad Hasior wciąż przy piłce, Hasior, Kapustka, uwaga, groźnie, no jest gol, Etrugul strzela do siatki, 1-1, 54 minuta i gol zdobyty przez gracza wypożyczonego chyba z Fenerbahce, o ile tutaj sobie przed chwilką popatrzyłem, a jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka, teraz niestety dwie zmiany w zespole Termaliki, teraz są dwie zmiany w zespole Termaliki, a niestety nasi piłkarze, kilku z nich spisuje się naprawdę bardzo słabo, Isma Lopez za fatalnego dzisiaj Ryczkowskiego, no Adam Ryczkowski tutaj w ogóle nie zupełnie zgaszony, Adam Buksa za Kubę Wrześniaka, który również rozgrywa bardzo słabe zawody, tak więc ta dwójka opuszcza plac gry, no znów tutaj niepokoi mnie słaba forma Dawida Kownackiego, który po raz drugi z rzędu notuje słaby występ, no a przecież pamiętacie, że on jeszcze nie tak dawno bardzo tutaj błyszczał, zatem damy sobie co? No zostaniemy sobie może na kontrataku, ale powiemy naszym zawodnikom, że absolutnie żądamy od nich więcej, no i spróbujemy jeszcze tutaj zaatakować w meczu z Termaliką, no bo rzeczywiście to jest taki przeciwnik, który tutaj często odbiera nam niestety punkty, no i ciężko sobie to wyobrazić, że drużyna grająca w strefie spadkowej, ponieważ tak prawdopodobnie będzie, ugraliśmy z nią tylko jeden punkt. Uwaga, Buksa, jest okazja, jest bramka Adama Buksy, odwrócił się pięknie i trafił do siatki były zawodnik Lechii Gdańsk, za którego zapłaciliśmy przed tym sezonem duże pieniądze, bo 4,5 miliona złotych, teraz on daje nam prowadzenie, fantastyczny strzał Adama Buksy i mamy gola na stadionie w Niecieczy, gola, który daje nam prowadzenie 2-1, jeszcze Jóźwiak w miejsce tutaj Kownackiego, który chyba musi sobie troszkę odpocząć kosztem Kamila Jóźwiaka, zatem na pewno młodzieżowy reprezentant Polski będzie teraz piłkarzem, który, no, były młodzieżowy reprezentant Polski będzie piłkarzem, który tutaj rozpocznie mecz z Wisłą Płock od pierwszej minuty. Uwaga, jeszcze nie koniec tego meczu, jeszcze Jeftić do Buksy, pokazuje się już tam Jóźwiak, ale fatalne podanie Adama Buksy, na szczęście to już koniec, 2-1 kolejne, zatem zwycięstwo notujemy tym razem w Niecieczy. Tutaj oczywiście jestem zadowolony, mieliśmy znowu przewagę pod względem strzałów i po raz kolejny udokumentowaliśmy ją zwycięstwem, no nie było o dziwo tak łatwo jak w meczu z Legią. Tutaj krótka konferencja, no i Rafael Barbosa, bramka i asysta, fantastyczny występ naszego zawodnika. Tutaj jeszcze Adam Nawałka również zasiadł na trybunę stadionu w Niecieczy, obserwował no wielu piłkarzy, spójrzmy, Kapustkę, Świderskiego, Hasiora, Skorupskiego, Karbowskiego, Kownackiego i Wrześniaka, zatem no kilku naprawdę piłkarzy, których bierze z tych dwóch drużyn w kontekście powołania
do reprezentacji pod uwagę Adam Nawałka. No również kolejna fantastyczna informacja, zespół Legii traci punkty w meczu z Krakowem, a kto strzela bramkę Krakowi? Oczywiście nasz młodziutki Robert Gumny, zatem wielkie brawa do naszego młodego zawodnika wypożyczonego do Krakowi za to, że odbiera punkt tutaj Legii. No i w tym momencie jesteśmy już pewni pierwszego miejsca na koniec sezonu zasadniczego, tak więc wielkie brawa dla moich zawodników. No i oczywiście jeszcze zostanie dokończona ta kolejka numer 29, a my widzimy się już za 5 dni na ostatniej 30 kolejce sezonu zasadniczego, gdzie podejmiemy u siebie Wisłę Płock. Zatem moi drodzy, czas zakończyć sezon zasadniczy, 30 kolejka rozgrywek Ekstraklasy, wszystkie mecze rozgrywane w tym samym czasie, no i tak jak już mówiłem, zapewniliśmy sobie już awans z pierwszego miejsca do tutaj oczywiście drugiej części sezonu, do grupy mistrzowskiej, bez względu na to, jak rozstrzygnięte zostaną inne mecze, i tak będziemy na miejscu pierwszym. No przypominam jeszcze raz zasady, liczy się bezpośrednie starcie z drużyną z drugiego miejsca, czyli Jagiellonią. W tym momencie mamy 3 punkty przewagi nad Jagiellonią. Nawet gdybyśmy przegrali z Wisłą Płock u siebie, a Jagiellonia pokonała Mieć Legnica, no to będziemy mieć tyle samo oczek, zadecyduje bezpośredni mecz. Przegraliśmy u siebie 0-1, wygraliśmy 3-2 na wyjeździe, tak więc mamy lepszy stosunek bramkowy i tym samym bilans meczu z Jagiellonią, bilans meczu z Jagiellonią mamy lepszy. I oczywiście tutaj bardzo chciałem, to już mówiłem w poprzednim odcinku, skończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu i to się nam na szczęście udało. Dzisiaj gramy 30 kolejkę, no i oczywiście po składzie mojego zespołu da się zauważyć, że mamy już pewny awans, ponieważ dam dzisiaj pograć zawodnikom, którzy na co dzień, no w zasadzie w większości przypadków nie mieścili się w pierwszym składzie Lecha Poznań. Tak więc w bramce dzisiaj wystąpi Łukasz Fabiański, obrona to Junior Oto, Dylan Bambuni, Kasper Wojdak i Hektor. Zatem tutaj na ławce rezerwowych zasiądzie Krystian Karbowski, a w zasadzie nawet na trybunach druga linia to Jeftić i Luis Silva, który często, bardzo często był tylko rezerwowym, na skrzydłach Jóźwiak i Isma Lopez, również rezerwowi skrzydłowi, Maciek Gajos, który ostatnio bardzo rzadko grywa, bo nawet gdyby nie grał Barbosa, on to zastępował go w zasadzie w większości przypadków Nathan. Maciek Gajos leczył długą kontuzję również w tym sezonie, no bardzo, bardzo rzadko grał, o czym świadczy jego bardzo słabe ogranie. No ale wychowany Krakowa Częstochowa dzisiaj dostanie szansę od pierwszej minuty, no i ten bohater meczu z Termaliką, czyli strzelec drugiej bramki, zwycięskie dla naszego zespołu, czyli Adam Buksa, rozpocznie mecz również w pierwszym składzie. Jakub Wrześniak zagra oczywiście być może w tym meczu, ale wejdzie tylko z ławki rezerwowych, tak więc takim składem rozpoczniemy to spotkanie. No i oczywiście zgłaszamy sobie taką drużynę, no gramy z drużyną, która będzie do końca zaciekle broniła się przed spadkiem. Drużyna Wisły Płock to jest aktualnie 14 dopiero drużyna ligowej tabeli, zespół, który ma na koncie tylko 30 punktów, no i jeszcze absolutnie zespół, który może drżeć o utrzymanie w tym sezonie, tak więc wszystkie mecze zostaną rozegrane w tym samym czasie, tak więc już dzisiaj poznamy oczywiście cały skład i grupy mistrzowskiej, i grupy spadkowej na dalszą część sezonu, tak więc jeszcze szybko instrukcje dotyczące rywali. Takie jak zawsze, czyli tutaj ustawiamy na skrzydłowych, na napastnika, no i motywujemy naszych zawodników, zagrajmy tak jak ostatnio. No to oczywiście jak widzicie, z motywacją u moich piłkarzy już dosyć słabo, natomiast no murale naprawdę bardzo fajnie wygląda, bardzo wysokie w wielu przypadkach, aż znakomite, tak więc myślę, że rzecz bardzo ważna w tej grze, czyli właśnie morale zawodników, będzie się miało dużą rolę w naszym wyniku, w naszym meczu właśnie w Wisły Płock, tak więc rozpoczynamy. Już próbowaliśmy przeprowadzić pierwszą akcję. No to śmiem twierdzić, że w tym spotkaniu nie zobaczymy zbyt wiele akcji, ponieważ no piłkarze, którzy występują dzisiaj w moim zespole na murawie, no raczej rzadko grywają, mają słabe ogrania, tak więc ciężko dzisiaj spodziewać się, aby zawojowali dzisiejsze zawody, tak więc no ale jest to na pewno szansa dla kilku zawodników na pokazanie się, między innymi Kamil Jóźwiak może udowodnić, że to on tutaj zasługuje na grę w pierwszym składzie, a nie Dawid Kownacki, który ostatnio bardzo, bardzo obniżył loty w porównaniu z początkiem tego sezonu po rundzie, przerwie zimowej, tak więc 20 minut na razie za nami. Ja oczywiście zażądam więcej od moich piłkarzy, no bo na razie no ciekawie to nie wygląda, powiem szczerze, zero akcji w zasadzie, żadnego zagrożenia pod bramką Wisły Płock, tak więc wiecie co, może zagrajmy sobie kontratakiem, ponieważ kiedy grałem taką mentalnością, no to strzelaliśmy bramki, wygrywaliśmy mecze, raczej nie robiłem tego u siebie, no ale zobaczmy jak to dzisiaj będzie wyglądało.
Maciek Gajos i Adam Buksa, słaba bardzo ocena, no Maciek Gajos coraz gorsza, no ale nie ma się co dziwić, tutaj ten zawodnik oczywiście no bardzo rzadko występował, on ma słabe ogranie, zatem no ciężko tutaj wymagać cudów od tego piłkarza, no ale Adam Buksa myślałem, że będzie się tutaj lepiej spisywał. Wiecie co, zmieńmy sobie na kontrolę na razie to nasze nastawienie. Również Kasper Wojdak, dosyć słaba ocena, ale on na razie żadnego błędu w tym meczu nie popełnił. Mamy już trzy żółte kartki na koncie naszych zawodników. No i pierwsza połowa prawdopodobnie zakończy się bez żadnej zdobyczy bramkowej. No ale poczekajmy jeszcze chwileczkę, bo jeszcze kolejna żółta kartka, tym razem Darko Jeftić. No jak widzicie, nasz asystent palarny Johansen sugeruje, że mamy problemy ze stwarzaniem sytuacji. No oczywiście tutaj ostro musimy zareagować. Nie jestem zadowolony z tego, co pokazaliście. Nie jestem zadowolony z postawy Dylana Bambuniego, mimo że bardzo fajnie grał, no to jednak przyjął to do wiadomości, podbudowały go takie słowa. No i zatem, moi drodzy, wznawiamy grę, wznawiamy drugą połowę tego meczu. Jak na razie do przerwy bezbramkowy remis na stadionie Inea w Poznaniu. No i warto by było dzisiaj naszym kibicom dać jeszcze troszkę radości. Uwaga, Darko Jeftić, to będzie gol z rzutu wolnego. Nie, jednak bramkarz Wisły Płock obronił to uderzenie. Bardzo fajny, kąśliwy strzał. Tuż obok słupka, uwaga, teraz Gaja dośrodkowuje. Jeszcze Luis Silva. No, chciałbym mieć Dawida Silva naprawdę w naszym zespole. Teraz Kurek dobrze wyłapał to uderzenie. No i szybko wznowiona gra. Bambuni, jest Małachowski, Radwański, Deja Bujach, jeszcze akcja, Kozak świetnie, natomiast Junior Oto, ale źle, jest Primel, teraz troszkę coś się tutaj przycina, nie wiem dlaczego, Kozak, teraz akcja zespołu Wisły Płock, Małachowski, Radwański, uwaga, jest niebezpiecznie i to jest gol dla gości z Płocka, Debulich trafia do siatki i przegrywamy 0-1, pokonany w tym meczu po raz pierwszy Łukasz Fabiański, zatem oczywiście od razu żądamy więcej, od razu zmieniamy nastawienie na jeszcze bardziej ofensywne. No spójrzmy tutaj, naprawdę moi piłkarze grają słabo w tym meczu, no ale oczywiście tak szybkie wprowadzenie tak dużej liczby rezerwowych na co dzień piłkarzy, no musi skutkować oczywiście takim wynikiem, nie ma co do tego wątpliwości. 65. minuta, no spójrzmy tutaj, Hektor fatalnie, Kasper Wojdak bardzo słabo, Kamil Jóźwiak też bardzo nieporadnie. No cóż, zmieńmy sobie może jakiś zawodników, wprowadźmy na boisko Barbosy w miejsce Maćka Gajosa. No Maciek Gajos dzisiaj oczywiście udowodnił, że raczej na razie nie będziemy brali pod uwagę w kontekście pierwszego składu. Dawid Kownacki również w miejsce Jóźwiaka. No myślałem, że Jóźwiak pokaże się z lepszej strony, że będzie chciał za wszelką cenę udowodnić, że zasługuje na pierwszy skład kosztem Dawida Kownackiego. No ale jak na razie nic nasz zawodnik nie pokazał. Zawodnik, który w tym sezonie przeczytał już 13 bramek w barwach Lecha Poznań. No i zmieniamy sobie zatem dwóch piłkarzy, Kownacki i Barbosa. Przywitanie przez kibiców zgromadzonych dzisiaj na Inea Stadium w Poznaniu. 70. minuta za chwilkę się rozpocznie, a my wciąż na razie przegrywamy 0-1 z zespołem Wisły Płock. 75. minuta, czas na prowadzenie drugiego napastnika, zatem witamy Jakuba Wrześniaka na boisku za Luisa Silvę. Teraz zrobimy tak, że Adam Buksa będzie odgrywającym, bo taka rola jest dla niego najlepsza. Wsparcie, natomiast Kuba Wrześniak to będzie kompletny napastnik atak. No i zanim Barbosa troszeczkę sobie cofniemy, on nie będzie wysuniętym rozgrywającym, a będzie ofensywnym pomocnikiem wsparcie. O właśnie, tak to mniej więcej będzie wyglądało do końca tego meczu. No i poszukajmy sobie tutaj wyrównującej bramki. Drugi napastnik, Jakub Wrześniak na plac gry. No na razie tutaj nic się ciekawego nie dzieje, zatem musimy zrobić tutaj zmiany w poleceniach. Oczywiście jak zwykle. No więcej bezpośrednich spodań już mamy, więcej swobody, damy sobie tutaj styl zespołu płynny, no i strzały z każdej pozycji spróbujemy w taki sposób tutaj zaskoczyć zespół Wisły Płock. No mamy na to tylko i wyłącznie 5 minut, ponieważ czas już dobiega końca. No i mam nadzieję, że ta porażka ewentualna z Wisłą Płock nie będzie miała jakiegoś negatywnego wpływu na moich zawodników w meczach grupy mistrzowskiej, no bo na razie tutaj doliczony czas gry, prawdopodobnie to spotkanie przegramy. No oczywiście liczyłem się z tym, wprowadzając na boisku tak wielką liczbę rezerwowych zawodników, no ale chciałem po prostu mieć jakąś alternatywę na dalszą część sezonu i chciałem troszkę tych piłkarzy ograć. Uwaga, teraz Dominik Kun, no nie atakowany zupełnie przez nikogo. Jeszcze strzelec bramki do Radwańskiego, ten zagrywa do Kamila Maska, no ale arbiter za chwilkę zakończy to spotkanie, przegrywamy na Inea Stadion. No, trzeba powiedzieć, sensacyjnie z Wisłą Płock 0-1. No oczywiście ja nie jestem zadowolony z tego
wyniku, nie ma co do tego wątpliwości. Słabo spisali się moi piłkarze, muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony. No spójrzmy, strzały aż 19 przy tylko 7 Wisły, no ale nic niestety nam to nie dało. Przegraliśmy 0-1, no i mimo wszystko i tak straciły punkty Jagiellonia, która zremisowała. Straciła punkty również Legia, która zremisowała również swoje spotkanie z Lechią Gdańsk. No i tak o 2 punkty wygrywamy grupę mistrzowską. Tutaj spójrzmy, Wrześniak niepokoi się swoją nieskutecznością. Jakub Wrześniak po raz kolejny nie zdołał przełamać niemocy strzeleckiej. No tutaj oczywiście grupa mistrzowska. My tą grupę mistrzowską wygrywamy. No i oczywiście spójrzmy, tak wygląda skład grupy mistrzowskiej na dalszą część sezonu. Zatem obok nas jest również Jagiellonia, Legia, Miedź Legnica, Śląsk, Ruch, Lechia Gdańsk i Piast Gliwice. Zatem tak wygląda skład grupy mistrzowskiej. W grupie spadkowej przed spadkiem będą broniły się Krakowia, Pogoń, Wisła Płock, Termalika, Górnik Łęczna, Zawisza, Korona Kielce, no i oczywiście to może zabrzmi śmiesznie, ale prawdopodobny również uczestnik Ligi Europy w przyszłym sezonie, czyli Zagłębie Lubin, ponieważ ta drużyna jest w finale Pucharu Polski. Tak więc, moi drodzy, no niejako na własne życzenie przegrałem to ostatnie spotkanie. Teraz może przyjrzyjmy się sytuacji, z jakimi drużynami będziemy rywalizować u siebie, z jakimi na wyjeździe. U siebie zagramy z Ruchem, Śląskiem, Jagiellonią i Legią. Zatem z tymi w zasadzie dwoma najgroźniejszymi przeciwnikami gramy u siebie, natomiast na wyjeździe zmierzyliśmy się z Piastem, Miedzią i Lechią Gdańsk. Zatem, moi drodzy, 7 kolejek pozostało nam do zakończenia tego sezonu i wówczas okaże się, która z drużyn sięgnie po tytuł mistrza kraju. Czy po raz drugi z rzędu będzie to Lech, czy będzie to Jagiellonia, czy będzie to Legia, a może Miedź Legnica. O tym oczywiście przekonacie się w najbliższych odcinkach, a na następny bardzo serdecznie zapraszam. Ja rozegram sobie bez waszego udziału tylko ten mecz z Ruchem Chorzów, natomiast wszystkie pozostałe 6 kolejek grupy mistrzowskiej zobaczycie już w moich odcinkach, odcinku numer 50 i w odcinku numer 51, na które bardzo serdecznie was zapraszam. Na dziś to wszystko, co przygotowałem. Serdecznie dziękuję za obejrzenie naszego dzisiejszego odcinka. No w zasadzie w większości, trzeba powiedzieć, bardzo udanego. Trzymajcie się, na razie, cześć!